Dawid Janczewski, Trójbój.pl. Znajdujemy się dzisiaj w Kartuzach, gdzie odbywają się zawody w wyciskaniu. Jednym z sędziów dzisiaj był pan Jan Łuka. Panie Janku, jak ocenia pan poziom dzisiejszych zawodów? Poziom bardzo wysoki, jakby powiedzieć bez koszulek. Wyciskali ogromne ciężary, 235 było wyciśnięte, 245 było podchodzone i patrząc na to po prostu jest bardziej, jakby powiedzieć, siła taka prawdziwa, a nie, że to pomaga sprzęt. I tak w ogóle jest tendencja i tak podobno słyszałem, że nawet Mistrzostwa Polski odbędą się bez koszulek. I jakby powiedzieć, większość zawodników i na pewno widzów jest za tym, żeby były takie imprezy bez koszulek, wyciskanie sztangi w leżeniu. Jest pan zwolennikiem takiej formuły wyciskania i uważa pan, że to jest słuszna decyzja, że takie zawody są rozgrywane? Tak, kiedyś się wyciskało bez koszulek i ciężary były w ogóle nie tak wysokie jak po prostu teraz w koszulkach, że jestem za i to jest po prostu, jakby powiedzieć, bardziej sprawiedliwe. Bo są zawodnicy, którym koszulki bardzo dużo pomagają, a są tacy, że prawie tam 5-10 kg. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękuję.